Polskie Radio PIK. Się chce i gdzie można dotrzeć, wiodą nas rzeczywiście pod słońcem, ale dzisiaj raczej mamy zimno i wietrzyście, ale zima, ale mróz ciche, co z tym Celsjuszem, ciągle minus, a nie plus, już więcej nie będą, nie będzie się zabawić za co, a to są takie cytaty z młodości. Minus niż termometr pokazuje. W każdym razie, czy to wiosna, czy to zima? Pytanie zasadnicze, na które spróbujemy znaleźć dzisiaj w magazynie Raz na Zielono odpowiedź, a to za sprawą pani Marii Młyńskiej. Witam państwa i Waldemara. Mówię, że to przedwiośnie. Otóż to pan Waldemar Uzdowski, dobry także państwu. I pan Jan Malesza. Dzień dobry państwu. A ja do kompletu, jako czwarty Andrzej Krystek. Witamy państwa w magazynie Raz, jak powiedziałem, na Zielono. Steruje pojazdem Sławomir Nowak, a podgląda nas kamerami, po to byście państwo nas mogli także obejrzeć w internecie, Janusz Wiertel. I tak z nami do godziny 13. Spróbuję jeszcze się tylko dowiedzieć, czy jest jeszcze pani Anna, która do nas już zatelefonowała znacznie wcześniej. Halo? Halo, halo? Dzień dobry. A, jednak doczekała pani, tak? Tak, Anna z Kruszyna. Witamy. Mam takie zapytanie. Na powierzchni 25 metrów kwadratowych mam gdzieś czysty piasek i chciałam punktowo wsadzić róże. Ile objętości na jednej róże ziemi potrzebuje i jakiej? Najpierw trzeba się zastanowić, jaką różę pani chce. Mamy róże miniatury i tych sadzimy 30 cm, nawet 25 róża od róży. Albo wielokwiatowe, to są takie wyrastające do 40 cm. Typu polianta. Wydają dużo kwiatów w okresie wegetacyjnym. No to te posadzimy co 40 cm, ale mamy też róże wielkokwiatowe, takie jak to idziemy i do bukietów kupujemy w kwiaciarni. No to te trzeba posadzić co 60 cm. No już nie mówię, że jeszcze są parkowe do 1,5 metra pojedynczo jako solitery. Pienne i pnące. Także mam nadzieję, że... I okrywowe. I okrywowe które można jeszcze najrzadziej sadzić, bo co metr nawet. Tak. No i jeszcze jedna forma. Wprowadzimy róże w formie krzaczastej i w formie piennej. Pienna polega na tym, że na pniu dzikiej róży szczepimy na wysokości 1 metra różę szlachetną. No i takie to posadzimy co metr. No i teraz ma pani do wyboru, dylemat, którą różę wybrać. Ale pani ma chyba gorszy dylemat, bo pani mówi, że ma piaszczystą ziemię. Ja chcę punktowo właśnie wsadzić na przykład wielokwiatową różę i co tam, co ileś tam... Ale wielokwiatową czy wielkokwiatową? Czy z tym dużym kwiatem, czy z wieloma kwiatami? Drobniejszymi. Ale myślę, że to dla pani nie ma żadnego problemu, bo będzie pani jeszcze szukała odpowiednie róże. Tak, chcę pomieszać troszeczkę takich, trochę no, takich. Ale największy problem, no to musi pani wiedzieć, to te zwykłe róże, to tu Janek mówił, że to no, w takich odległościach, tam jedna zajmuje powiedzmy 80 cm na 80, nie, taką powierzchnię. Ogólnie można tak powiedzieć. Ale na jaką głębokość, żeby zabezpieczyć, żeby... Ale właśnie, no właśnie, tam żeby dużo ziemi żyznej naładować. Jest, tak jest. Tym, że ma pani piaszczystą ziemię i tu jest duży problem, bo róża to niestety... To piasek nawet, mogę powiedzieć. No, róża niestety, no, proszę panią, wymaga, jak to królowa, nie bawi się wymaga w piasku bardzo dobrej ziemi. Nie, nie chcę. Ja bym radził tak, byśmy musieli mówić raczej nie o jaki największy dołek pod każdą różę wykopać, ale jaki minimalny jest, który daje szansę jakąś, że ona będzie rosła. Ja bym radził, że to 0,5 metra na 0,5 metra, no to jest najmniej, co można sobie pozwolić.
i pół metra głębokości. Co najmniej. Czyli pół na pół, na pół, tak? Na pół, albo nawet głębokość 70 cm, bo większość róż ma korzeń wiązkowy z przewagą takiego, który trochę idzie w głąb bardziej. Ale przede wszystkim to bym się musiałaby się pani skupić na tym, żeby zabezpieczyć skądś dobrej ziemi. I to najlepiej mocnej gliny. Gliny, właśnie. W celach ogrodowych używa się gliny, nie tej szarej, tej siwej, tylko takiej ziemi gliniastej, brązowej. Trzeba by zgromadzić trochę takiej gliny, rozsypać nawet, żeby ona przeschła i wtedy taką suchą prościej jest wsypywać wymieszać, do dołka. Tak. Ale wymieszać ją najlepiej z obornikiem. Postarać się starego obornika i to na spód nawet sam obornik dać i tej gliny. Przynajmniej na spód przede wszystkim. Bo chodzi o zrobić dęko nieprzepuszczalne. Zabezpieczenie przede wszystkim, żeby nie uciekała woda, żeby ta woda w miarę dobrze się trzymała, żeby był jakiś kompleks sorpcyjny także, żeby w koło przynajmniej korzeni w początkowej fazie wzrostu krzewu, żeby była zabezpieczona żyzna ziemia. I wilgotność, żeby trzymała wilgoć. A czy odciąć na przykład agrowłókninę od piasku, jakby w tym momencie... No specjalnie nic to pani nie pomoże tutaj, nie. Bo odcinamy, folio na przykład wtedy, kiedy chodzi nam o to, żeby zachować odczyn ziemi. A tutaj nie chodzi raczej o odczyn, tylko o to, żeby żyzność ziemi była dobra. No i niestety ten piasek będzie, chociaż właściwie wie pani, to można by, jak jest taki szczery piasek, jak pani mówi, może to i by dobre było. Ale bo folia. By wtedy ten piasek, ale nie folię, właśnie włókninę. Dlatego, żeby ten piasek nie wchodził nie między tą żyzną ziemię. Tak. Żeby ten dołek z tym, korzenie będą mogły sobie tak. wychodzić na zewnątrz, bo one się przebiją przez taką folię. Czarną włókninę. Agrowłókninę. Mhm. One sobie będą radziły, bo to są silne, pod spódce będą też wchodził, a ten piasek nie będzie wsypywał się, jakby mieszał. Tamtej ziemi, nie będzie wracał znowu do tego samego kiepskiego stanu piaszczystego. Czyli piony tego wykopu trzeba jakoś. Tak, no ja bym radził 70 na 70 włożyć. Nawet taką dziurę. To by było lepiej. To by było super. 70 na 70 na 70, tak? Tak jest. Jeżeli chodzi o ziemię gliniastą, przed tym obornika ziemi gliniastej ile? No cały dołek zmieszać ziemię gliniastą z obornikiem. Zmieszać z obornikiem. Jeżeli by pani miała dwuletnik, przekompostowany obornik, trzyletni, to można zmieszać z tą gliną i w tą całość, w takie coś sadzić. No akurat z gliną nie mam problemu, bo ja w ogóle cały kruszyn jest jakby na ziemi gliniastej, także tutaj akurat tylko pani nieszczęście mi róże bardzo dobrze rosną właśnie na tej glinie, aha. A to po prostu mi się pojawiło, bo miało być inne przeznaczenie tej powierzchni. W tej chwili chcę po prostu zrobić takie enklawę różaną. Ja bym pani proponował jeszcze zakupić torf wysoki i 1/3 tej gliny, 1/3 takiej ziemi gdzieś tam jechać w kierunku, powiedzmy, tu w Telna. Tam są, widać, gdzie sady rosną, to znaczy, że jest dobra ziemia i tej, z kilka worków tej ziemi, tej gliny w stosunku 1:1 tego torfu i jeszcze tak. na to posypać azofoski, wymieszać i to będzie dobrze. Co do ale tego pani tam spodu, może mieć ten dostęp do przekompostowanego obornika, a no to, róża to to lubi, też, nie? Ale te ziemi, miąższość też trzeba to zbudować. To słusznie, bo róża lekko kwaśną ziemię lubi, tak, także tak to jest bardzo dobry. Tylko by musiał być wysoki, aha. taki słabo rozłożony, bo to wszystko inaczej poginie tam pani. Co do włókniny, to ja mam tylko jeszcze takie zdanie, że ja bym wolał nawet proponował zwykłą folię, tylko że perforowaną, podziurkowaną, bo korzenie przez te dziurki sobie przejdą, ale co spowoduje? Będzie pani miała łatwiejszą sprawę z utrzymaniem wilgoci, bo ta woda będzie jednak uciekała do piasku. Jak będzie folia, to ona trochę będzie zatrzymywała większą wilgoć. I jeszcze na jedną rzecz chcę pani zwrócić uwagę, dosyć istotną i ważną, bo jak będzie pani w punkcie sprzedaży gdziekolwiek u producenta, to zwrócić uwagę na róże, na jakiej podkładce ta róża jest uszlachetniona, czy na podkładce tak zwana roza multiflora ma bardzo słaby system korzeniowy, nadaje się na bardzo dobre ziemię i ona tam pięknie wtedy kwitnie, owocuje, a pani będzie miała mimo wszystko te warunki gorsze. Dlatego szukać róży, która będzie uszlachetniana na roza kanina, czyli róży kanina. Roza kanina, a nie roza multiflora.
Roza kaninie, tak? Tak, kanina. Tam będzie na etykietce napisana, że uszlachetniona na multiflorze albo na kaninie. To jest dość tutaj w tym przypadku jest bardzo ważne. A proszę powiedzieć, tutaj ja jestem po prostu nad kanałem tym bydgoskim, mieszkamy w Pruszynie. Jest ziemia też torfowa taka. No, ten torf to jest bardzo zdradliwy. On się nazywa torf, tylko tak, mamy dwa rodzaje torfów. Taki Lęborg, całe Warmia, to jest tak zwany torf wysoki. On jest kwaśny, jest bez składników pokarmowych, ale utrzymuje przy roślinie, dla rośliny dużo wilgoci. Natomiast ten kruszyński nie jest kwaśny, ma bardzo wysoką zasadowość. On się idealnie nadawałby z pH pod ogórki, tylko że nie dajemy pod ogórki, bo on jest błotnisty. Jak dostaje wody, to się robi nieprzepuszczalny ciapa. I bez składników pokarmowych. Jego 1/4 tej powiedzmy tej ziemi, którą będzie pani mieszała, przygotowywała, można dorzucić ogólnie do tej ziemi. Natomiast jako zwiększenie zawartości substancji organicznej. On jest kłamliwy w tym sensie, że mówimy, ja posadziłem na torfie. To jest najgorszy torf, jaki można sobie wyobrazić, ziemia najgorsza pod jakąkolwiek roślinę. Aha, no to na pewno nie będę mierzyć. Jako dodatek można do tej ziemi dodać, dorzucić. Jako dodatek, ale to w proporcji jakiś tam... Powiedzmy 1/4, jedna czwarta w całości. No, to chyba wszystko. To tylko powodzenia życzymy, bo duża praca przed panią. Żeby się udało, bo to taki eksperyment no to jest, na słabej glebie. To jest ważne, bo piękną różę mieć w ogrodzie, no przecież to jest królowa kwiatów. No to jest cudowna rzecz. Że ja mam rabaty z innej strony ogrodu i bardzo ładnie się trzymają, z tym, że to była jakby naturalnie ta ziemia gliniasta. Wtedy taką różę się podziwia, kiedy kwitnie, pięknie wygląda, to jest cudowna rzecz. Tym bardziej, że są odmiany, które powtarzają kwitnienie, więc to nie tak jednorazowo cieszy oko, tylko również i kilka razy w sezonie. Jest w tej chwili taka róża wielkokwiatowa o nazwie Chopin, biały kolor. Gdyby się pani udało ją dostać, jest. No to muszę powiedzieć, że można ją do wazonu ścinać. Jak zakwita, to wszyscy przychodzą i podziwiają, że o, jaką masz piękną różę. Jest wiele dobrych odmian, ale trzeba zwracać uwagę, bo jest wielka różnica. Trafić można na odmianę, która, bo najgorsze choroby, które trafiają się różom, to jest czarna plamistość i mączniak. I przy każdej odmianie, przy opisie odmian teraz zawsze się charakteryzuje, czy jest odporna na mączniaka i na czarną plamistość. I są odmiany, które są właściwie całkowicie nawet odporne na te dwie choroby. Ale są też takie, z którymi w ogóle nie da się poradzić bez oprysku. Trzeba non-stop, całe lato, szczególnie jak jest deszczowe lato, to bardzo ciężko sobie poradzić, żeby one rosły. Będą przysychały, kwiaty będą gniły. Całe liście zasychały. No mam właśnie też taki, miałam taki problem, ale już opanowałam właśnie pilnując tą plamistość. Ale niemniej warto zwracać uwagę i kupować odmiany, które są mniej kłopotliwe. Która na mączniaka, przede wszystkim na mączniaka jest odporna, bo z tą chorobą są największe faktycznie tak, problemy. Ale z plamistością też jest to, bo róża gubi liście i takie potem są ogołocone te same gałęzie. No i wtedy jest słabiej rośnie. No ale kolce zawsze zostają. Oj tak, zostają. To nie asymiluje, to słabe wzrosty są na słabe ciśnienie. Masę odmian. Jest na przykład teraz modna taka odmiana. Dwa lata temu się pojawiła, parole się nazywa, o ogromnych kwiatach do 20 cm średnicy, taki klasyczny pąk. Jest wiele takich bardzo ciekawych odmian i warto się skupić trochę na tym, przygotować się teoretycznie nawet, czego by się poszukiwało. No i jeszcze niektórzy poszukują w różach zapachu, a są rzeczywiście takie odmiany określane jako silnie pachnące, więc to też ma znaczenie. No tutaj Waldek, ta nowa odmiana, ten Jan Paweł II, określona jest jako... Ale rzeczywiście jest pachnąca, naprawdę. Po jednym sezonie mogę już potwierdzić, bo to nowość u ciebie była, a sprawdziło się to właśnie, że ta woń jest taka. A jeszcze jako ciekawostka, piękna. To jest z róż okrywowych. Są takie róże, które są całkowicie bezobsługowe. Ale taka na przykład seria Ozo Easy.
i tam są różne kolory. Papryka, jest potem taka czerwona odmiana, wiśniowa, inna, które takie kwitną cieniowane bardzo obficie, prawie bez żadnych przerw, ciągle kwitną. Samoczyszczące są, czyli te przeklinięte kwiaty odpadają, tak. Ale podstawowa rzecz, nie chorują na nic, kompletnie. Można całkowicie je zostawić. To najwygodniejsza odmiana. Bo trzeba wiedzieć też, że właściwie większość, zdecydowana część róż to nigdy nie ma róż całkowicie mrozoodpornych. Dlatego je musimy chociażby kopczykować na zimę. Ale te odmiany są też odmiany takie, które nie wymagają kompletnie żadnej obsługi. Kompletnie. Łącznie z zabezpieczeniem na zimę. O, i to jest interesujące. A jaka długość żywotność, jaka żywotność jest takiego krzewu? Bo tak właśnie tak z ciekawości wszystko mogę zależy od pani, od tego, w jakich warunkach będzie żyła. Tak, te stare odmiany. Tak. Wszystko to zależy, w jakich warunkach będzie żyła. Powiedzieliśmy o tych warunkach. To jest bardzo istotne, żeby ten system korzeniowy, który będzie funkcjonował, musi się tam dobrze czuć i rozwijać. Bo część nadziemną to my korygujemy. My po prostu sami tą częścią szlachetną. Natomiast ważny jest system korzeniowy, żeby jak najlepsze miał warunki, żeby długo funkcjonował. Te stare odmiany to rzeczywiście są długowieczne. 10 lat bez problemu. Ja widziałam nawet więcej. Tylko, że potem robi się taki techniczny problem, że to robi się ten dół, taki kołek bardzo gruby, bo my często, szczególnie o tych róż krzaczastych, bo opiennych, to opnących to nie mówię. O krzaczastych, no to robi się taki bardzo gruby, on tam częściowo zamiera, bardzo mocno drewnieje, słabo odbija, no i po jakimś czasie to już jest problem z tym i trzeba zlikwidować i na nowo jakoś posadzić sobie róż. No jest tak. Ale długowieczna jest każda na pewno. Tak, jest tak gruby, że wykorzystuje się to jako drewno do na różne wyroby, nawet meble widzieliśmy. No właśnie, meble z różanego drzewa. Czy komnata we Francji taka jest z różanego drewna, także i tak bywa. A rzeczywiście są odmiany te stare, długowieczne. Montezuma, ja Papa teraz Mailand, to przecież to są odmiany. Czy pani ma pytanie, czy gdzie poszukać takiego wyspecjalizowanego, bo teraz się tak poważnie teraz, bo też przedtem były jakieś takie nasadzenia przypadkowo, chociaż mi wyszły, a teraz no jest większe wyzwanie, gdzie poszukać takiego. Nie wiem, czy wolno nam podawać, nie ale wolno nam, ale kino są w Wrocławiu u nas. Jest największy, jeden z największych producentów, bardzo dobrze znany. Ale w Bydgoszczy bardzo ma tylko trochę tych takich gruntowych, bo trzeba jeszcze rozróżnić, że są odmiany gruntowe i szklarniowe i trzeba nie zabrnąć się na przykład, nie kupić sobie odmian szklarniowych. Nie. Bo są też dostępne odmiany na przykład niemieckich, licencjonowane, Cordesa na przykład, bardzo dużo dobrych, bardzo dobrych róż i pięknych. I takich należy szukać. Ale w Bydgoszczy też są. Szukać w Inowrocławiu, tak? Nie, w Bydgoszczy też może pani, naprawdę. W Bydgoszczy też, ale nie mogę mówić. Nie możemy jedno mówić. Słowo tylko ostatnio powiem. Właśnie mówię, że ja ostatnio kupowałam w Dziewcach i byłam bardzo zadowolona. Tak. Ale powiem taką rzecz, mianowicie, że stały sprzedawca, czy stały producent, czy stały szkółkarz, gdzie pani może się zwrócić w razie problemów, to naprawdę można zaryzykować z pewnością, że będzie to udany zakup. No, ja tylko powiem pani tak, że Inowrocław leży na ziemi pierwszej klasie, róże potrzebują najlepszą ziemię, a zatem tam szukać producenta, znajdzie go pani bez problemu i produkuje jedne z najlepszych i na cały świat. Chociaż też dobrze, żeby ta odmiana jednocześnie była taka, pasująca na pani ziemię, do warunków, które pani tam ma, nie najlepszych niestety. Inowrocławskie mogą być rozpieszczone. Rozpieszczone, ale trzeba, no niestety, dlatego na samym początku powiedzieliśmy, że niestety, żeby była ładna róża, trzeba jej te warunki stworzyć. Mhm. Maksymalnie jak się da. Mamy tylko prośbę do pani. Proszę się pochwalić w przyszłym roku, jak to się udało. Ja pani radzę się nie śpieszyć z wiosną, tylko kupować róże, które rosną w pojemnikach. A te róże najprędzej się pojawiają, te świeżo sadzone przez szkółkarzy. Teraz będą dopiero, no trochę nawet opóźnione w tym roku, no bo nie da się teraz posadzić. Będą dostępne na pewno na początku czerwca i wtedy pani widzi, jak kwitnie ta róża, bo one już wtedy będą w połowie czerwca, będą już jeszcze przed wakacjami, będą miały kwiaty i wtedy widać, jak krzew wygląda, jakie grube pędy ma. Czyli wie pani, co pani kupuje. I także lepiej się nie śpieszyć, a kupić takie w pojemnikach, bo wtedy ma pani 100% gwarancji, że to w całości, co pani kupi, wszystko będzie rosło. I wie pani co?
Tak, tylko że przedtem przygotuję żeby nie czekać po miesiącu wpłaty. A pracy ma pani bardzo dużo, więc do czerwca na pewno zejdziesz. Starczy. No, chyba zdążę. Powodzenia życzymy. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam państwa. Pozdrawiamy. I kolejny telefon. Halo? 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 Tak, słuchamy. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Andrzej z Chełmna. Dzwonię w sprawie borówki amerykańskiej. Mam odmianę Chandler i jeszcze inne odmiany i tamte zachowują się poprawnie, natomiast ta wyrosła jak drzewko, jeden pień i dwa jakby konary. I teraz na wiosnę jeden konar odciąłem, aby uzyskać jakąś równowagę do tej rośliny i żeby ona zaczęła mi wypuszczać od dołu nowe przyrosty, bo w tej chwili to pozostaje tylko na jeden. I prosiłbym o wypowiedź, czy dobrze, czy całkowicie mam ją przyciąć na jakiejś znaczy, wysokości? Czy my dobrze rozumiemy, pan ściął tą jedną gałąź, nazwijmy, tak? Czyli tak. Pęd, żeby, tak. A tego drugiego pan nie naciął, bo no, rozumiemy, że chodzi panu o to, żeby się rozkrzewił ten krzew, tak? Tak, przy tym. Bo w tej chwili tak jak drzewko, ma jeden pień i z niego wyrosły tylko... Bo jeśli chcemy rozkrzewić, to powinniśmy czy zagęścić, jak powiedzmy, tak? Czy nowe pędy, żeby wypuścić, koronę to powinno się obydwa pędy przyciąć, a nie wyciąć. To znaczy ja panu podpowiem tak. Wszystkie te borówki amerykańskie są prowadzone w formie krzewiastej. Natomiast niektóre wybijają pędy dłuższe, niektóre wybijają pędy krótsze. No są krótsze, krótkopędowe o dłuższych pędach, ale wszystkie trzeba je prowadzić. Wyrzucania, prowadzenia w formie drzewkowatej pewnie to jest dobra, amatorsko można na tym pieńku prowadzić. Ale i tak trzeba ją przyciąć, trzeba wytworzyć koronkę, a koronkę wytwarzać polega na tym, że trzeba ją przyciąć, ona wypuści pędy boczne i na tych pędach bocznych jedno, dwu, trzyletnik będzie owocowała. Natomiast wydajność wtedy z takiego krzewu będzie trochę kiepska, dlatego jak były dwa pędy, trzy pędy, to je wszystkie przyciąć, natomiast na drzewkową formę ja bym nie prowadził. Nie, nie, to panu przez przypadek tak się zrobiło, ja wiem, że ten jeden przypadek, pęd, ale jeśli pan z tego chciałby utworzyć krzew, to musiałby właśnie ten pęd, ostatni, który nazywa przyciąć. Pniem, tak. Po prostu przyciąć. Też przyciąć, żeby wydał pędy boczne, bo te boczne będą pędami owoconośnymi. Ale swoją drogą z ziemi wypuszczą przez lato kolejne pędy, to też jest w taki sposób poprowadzić, tak jak już, bo ma pan doświadczenie, ma pan inne odmiany i prowadzi pan na wiele pędów na tym krzewie. Tu może będzie ich nieco mniej, ale też w formie krzewiastej. Czyli tak? Całkowicie jednak tak. Przyciąć i pozwolić im się rozgałęzić. Nie? A na tych przyciętych te jedno, dwuletnie i trzyletnie, a potem i tak trzeba po czterech latach, jeden z pędów co starsze, roku wycinać i ciągle odmładzać. O tak bym to prowadził. Dziękuję tak bardzo. Bym prowadził. Dziękuję. To życzymy powodzenia w takim razie i smacznego. Chyba, że pan by się chciał zabawić, żeby ten jeden egzemplarz pozostawić. Poprowadzić tak jak różę pienną na pieńku, tylko że z wydajnością będą pewnie problemy. No tylko tak, jako to taką raz, ciekawostkę. Tak, jako ciekawostkę. I wtedy jak na główkę po prostu w formie korony takiej. Tak jak na pniu szczepione. Zabawa bardziej, tak, bo zabawa, to dokładnie. Jeżeli w końcu wsadzimy tę borówkę dla owoców. Tak. I ona naturalnie od podstawy wybija i tak dużo pędów. Powinna być jak najbardziej pełna. Ale mam telefon od naszego słuchacza Zbrodnicy. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, Piotr Zbrodnicy. Witamy. Mam takie powtórne pytanie odnośnie pytania tydzień temu, odnośnie mojego winogrona Himrod. Himrod, tak. Tak. I już pani ustaliła, można wiedzieć. To znaczy, jakby potwierdzamy to, co żeśmy wtedy mówili, że nie wymaga ta odmiana zapylaczy specjalnych. Jest to odmiana bezpestkowa. Tak.
No one są samopylne. Jedynie tylko, że rzeczywiście w przypadku tej odmiany można borykać się z tym defektem zapylania. Czy jak jest niewłaściwa pogoda, to trzeba wspomóc ten krzew, potrząsając na przykład nim. Pędzelkiem. Tyle tylko, że pan wspomniał, że jest to... Nie trzeba pędzelkiem, wystarczy. Tak jak to mój szwagier Jerzy, który zajmuje się winogronami, pozdrawiam przy okazji, powiedział, że potrząsać albo modlić się o dobrą pogodę, żeby to mocno owocowało przy tym. Jedynie tylko pan wspomniał, że to jest młodziutka roślina, to jest jednoroczna, więc jeszcze nie może się pan spodziewać owoców. Czyli cierpliwości teraz trzeba jeszcze. Tak, bo z całą pewnością nie potrzebują zapylaczy. Tak, bo z takich różnych mawiają, wyczytałem, że ta roślina jednak wymaga zapylenia kwiatostanu przez namaczanie w alkoholu etylowym z środkiem zapylającym. I wówczas utrzymuje się właśnie bardzo duże owoce z tego winogrona. Ale to jest odmiana z drobniejszymi owocami, bo to jest odmiana bezpestkowa i ona z natury nie ma dużych owoców, natomiast ma bardzo dużo ich. Także, ale tutaj, bo no właśnie od szwagra słyszałam, że jest taki kwas, którym można opylać czy opryskiwać to, ale że to bardzo pogarsza jakość owocu, czyli ich smak psuje. Także to wydaje mi się... To są hormony wzrostu, jak typu betoksan w pomidorach. Na przykład. Tym też można by zapylać, tylko Tu jeszcze jeden z sąsiadów mówi, że on jak już nie ma dobrej pogody, to on odkurzacz włącza w odwrotnym kierunku, dmucha i... Są sposoby. Dużo hałasu. Tak, ale skoro wystarczającym jest właśnie takie energiczne potrząsanie tym krzewem, no to po co jakieś tam dodatkowe rzeczy? A ja proponuję panu taką prostą rzecz. Tak? Jechać nad jezioro, jeszcze teraz trochę jest zamarznięte, można gdzieś tam trzciny naciąć. Byle nie chodzić po jezioro. Żeby w środku była pusta. Aha. Oczywiście, a kawałki 30-centymetrowe. Złączyć je, zrobić taką wiązkę i przy tej roślinie, przy tej domku czy altanie dla owadów zawiesić dla pszczoły murarki. I ta pszczoła wykona bardzo dobrą pracę, a w tych domkach po prostu się zagnieździ w przyszłym roku tym bardziej. Ale są te domki, Janek, takie fajne, gdzie można powiesić domek dla murarek. Też można. A są takie szare dla pszczoły murarki. Dziury i można też tak. Bardziej wręcz, tak? Tak, też to można. Wspaniała, przy tym. Wspaniała jeszcze, rzecz. Czy my możemy o książce powiedzieć, która by temu... Tak, tutaj jest taka książka pana myśliwca, Uprawa winorośli, naprawdę bogata i w opis jak, co prowadzić, co... No, wszystko tam pan znajdzie. To jest facet, który ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie z uprawą winorośli i postanowił to właśnie opisać w książce. Miłośnikami winorośli. Bardzo dziękuję za informację. Pozdrawiam ze słonecznej Brudnicy. Miłego Dziękujemy. Dnia. A śniegu? Nie ma śniegu. Może to wschód, ale śniegu nie ma. Bo Kujawy... Trochę dalszy czekamy. Kujawy nie mają śniegu. Pozostała Polska południowa dostała. Obiecali, że jutro śniegu. Popada u nas. Oby nie padało. Niech popada troszkę. Trochę może popada. Jak jeżdżę samochodem, to nie tęsknię. Aha. Ja też tak uważam. Raz jeszcze pozdrawiam z Brudnicy. My życzymy powodzenia. Do widzenia i smacznego. I kolejny telefon. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię za Nowak od Dąbrowy Chlumińskiej. I co do róż, to podzielam opinię pana Janka, co by powiedział, i pana Waldka Ustawskiego. Trzeba po prostu, ja mam około w ogrodzie 100 róż, to jest ten cudowny kwiat. Pan Jan Malecza widział mój ogród w aparacie w smartfonie. Moje róże. Na stokach nadwiślańskich? Nie. Na stokach nadwiślańskich myślałem. Nie. Ten ogród jest?
Dobciu. Nie, nie, bo pan mówi w Dąbrowie, tak? A nie, ja mieszkam koło Dąbrowy Chełmińskiej. Tak, koło. Więc, ale opinii zasięgałem u pana Jana Maleszy i w związku z tym, co dziś mówił tej pani o różach, to jest całkowita prawda i tak musi postępować. To ja mam w ogrodzie 100 róż i one są w lecie najpiękniejsze. Kwitną po prostu pięciokrotnie. Trzeba je po prostu od wiosny nawozić i jeszcze raz nawozić. I jak powiedział pan Waldek Uzdowski, opryskiwać, opryskiwać, opryskiwać i jeszcze raz opryskiwać na różne kolory. To ile pan ma tych odmian? Chyba, że są to takie odmiany, które sobie radzą same. Czym pan nawozi? Jaki najbardziej uważa pan za najbardziej wskazany nawóz? Najbardziej, proszę pana, ja stosuję od wiosny azofoskie. Kupuję w sklepie ogrodniczym taki worek 20-kilogramowy i starczy mi na 2 lata, proszę pana. I wszystkie kwiaty nim nawożę i efekt jest murowany. No bo można jeszcze tak dla wygodnych, dla miastowych ogrodników to polecić azofoskę. Nie azofoskę, tylko smokotę. Mhm. Dać porządną dawkę na wiosnę i to będzie bardzo fajnie wolno, też działało. Wolno działające. Bardzo ładnie działa, bardzo dobre efekty są. Tylko taką, która ma mało azotu, a dużo potasu i fosforu. Tak, można też i Polimag, gdzieś tam w tych sklepach rolnictwo. To jeszcze jak pan gdzieś znajdzie taką nazwę Polimag, czyli azot, fosfor, potas plus magnez. W tym sensie ja to mówię, że azofoska jednak trochę kosztuje, a ten Polimag jest o połowie... Starym, porządnym nawozem. Ale azofoskę ja też lubię osobiście, tak, ale porządny nawóz. Bo jest taki skandal. A niech się pan pochwali, ile tych odmian pan ma? Przepraszam, że przerywam, panie Janku, a to podka pan mówił, troszeczkę kosztuje, no ale co się nie robi do pięknego ogrodu? No tak, tak. Tylko, że nie wszyscy kierują się tylko pięknem i efektami przyrodniczymi również, również tak, i ja po prostu, możliwościami kieszeni. Ja różę nawożę po prostu gdzieś 4 razy w roku, począwszy od wiosny, nie potem powtarzam nieco no miesiąc, tyle razy kwitną. Albo co 1,5 miesiąca. Bo to ile pan ma tych odmian? Czekaj, ja muszę się dowiedzieć. No właśnie, odmiany. Ile tych odmian pan ma? Ja mam przeważnie róże wielkokwiatowe, do wazonów, te wysokie, niektóre mają ponad, nawet potrafią wyrosnąć do 1,5 metra, na przykład przepiękna róża Chopin, na przykład to jest róża szanowna, Erotika na przykład, pachnąca, nie, super, Lincoln, no różne rodzaje. Jedna ja z piękniejszych mam. Czerwonych Lincoln, a właśnie Chopin z białym. No, a ja tu przyznaję panu rację, że tą azofoską ma pan, jeżeli ktoś lubi rośliny i ma czas i chce się nimi zajmować, to jest fajne, bo to kilka razy pan nawozi i pan ma możliwość kontroli dawki. Czy potrzeba trochę więcej, czy nie? Czy trzeba trochę prędzej, czy już, czy jeszcze nie? I wtedy faktycznie królowa jest zabezpieczona całkowicie super. Ale to, co ja mówię, to o smokotę, czyli ten całosezonowy nawóz, to jest jeszcze to trochę drożej wyjdzie. No ale coś za coś. To wtedy jest dla tych wygodnych, którzy chcą raz właściwie i mają pewne, że jakoś tam... No dobrze dla zapracowanych. Jeżeli coś się kocha, to zawsze czas można znaleźć. To nie są przecież jakieś całe łamy. Zapracowanie to też jest dobre wytłumaczenie. Ale to jest faktycznie bezpieczne, bo to zabezpiecza, że ta roślina przynajmniej ma to podstawy. No nie trzeba przenawozić, ale ma podstawę, że na pewno będzie rosła. Nie? A jak? No to już jest inna sprawa. Tak, przepraszam, że przerywam, ale trzeba jej również opryskiwać co najmniej 5 razy w roku różnymi toksinem, czy na przykład trzeba zmieniać te zawiesiny do oprysków. Po prostu ja opryskuję róże na przykład gdzieś co najmniej co miesiąc, nie na różne choroby. Aby liści nie miały czarnych, brązowiejących, żeby nie opadały liście, żeby mączniaka nie miały. Tak jak powiedział pan Waldek tej pani na początku, nie, że trzeba opryskiwać. Ale ekolodzy zaraz podniosą pytanie. No nie, no można zacząć od wiosny. Czy chemii nie za dużo, nie? Zacząć od wiosny, zacząć chociażby od promanalu. No z chemią to... troszkę jest inaczej, bo to jest roślina niejadalna. Na chyba, szczęście. Że ktoś na siłę by chciał sobie herbatę zrobić, ale tu jest troszkę inaczej. Problemem z ochroną roślin to jest z ochroną roślin, powiedzmy, że jadalnych, no, tego jest dużo. I warzywa, i kwiaty, i zbawki. Ale tutaj powiedzmy, na gdzie kwiaty to produkujemy, nie to nie. Do tego problemu to... jak, nie ma. Jak zachowamy się właściwie, czyli po oblocie pszczół,
opryzk zrobimy, no żeby owadom nie szkodzić. To wszystko jeżeli będziemy stosowali też odpowiednie dawki, niepotrzebnie zwiększali, bo to niepotrzebnie jest zatruwanie. Nie ma teraz środków ani pierwszej, ani drugiej klasy toksyczności. Te środki, które są, to działają trochę inaczej, na innych zasadach. One wnikają często w roślinę. Większość tych środków skutecznych to jest taki, która wnika do środka rośliny i właściwie jest przyswajana tak jakby przez roślinę, czyli jest opanowywana, czyli nic nie leci nam do ziemi. No jedyne co to możemy powiedzieć, że w powietrzu, no ale to też się nie rozchodzi daleko, zostanie na jakichś roślinach. No bez chemii nie da rady mieć pięknych róż, na pewno. Ale dziękujemy panu za telefon. Tak po głosie, jakbym gdzieś pana dopasowywał, ale to nie jest tak łatwo dopasować na tyle telefonów. Przepraszam. Także bardzo dziękuję, że pan zadzwonił. Przepraszam panie Janku, że wchodzę w słowo, że przerywam, ale my się znamy z Piotrowskiego, bo ja do pana przychodziłem o porady i pokazywałem panu moje róże, w związku mój ogród, różnych kwiatów, klematisów w smartfonie, pan widział. No to słyszał głos. No tak, tak. W związku Żołkowców. No, to tylko cieszyć się, że miłośnicy róż tak dbają o nie. A w ogóle ja nie mam tylko róży, bo mam różne kwiaty. Lilie azjatyckie, które pięknie kwitną, trąbkowe, klematis, no różnorodność u mnie jest, ale króluje głównie róże. Ja mam około 100 róż w ogrodzie. W związku z powyższym jeszcze chcę nadmienić, 2 lata temu zająłem 2. miejsce w ogródkach przydomowych na terenie gminy, a w ubiegłym roku dostałem wyróżnienie. No to brawo. Preferuje pan rośliny kwitnące zdecydowanie. Tak, wyłącznie kwitnące. Tak, no i lakie też mam. Różne bukszpany, uformowane, przycięte. No różne odrzuty, począwszy cytrynowych do ciemnozielonych. No gama kolorów jest generalnie. To pięknie, tylko pogratulować. Tak, ale róże to głównie, no róże ozdabiają, bo one kwitną gdzieś, powtarzają kwitnienie gdzieś, jak się je dobrze nawozi, jak już powiedziałem, gdzieś 4 razy w roku i po prostu to jest kwiat cudowny. Jedna róża moja miała na przykład, naliczyłem 60 kwiatów w pełnym kwitnięciu pod koniec czerwca. I to wielkokwiatowa, nie pnąca? Tak, wielkokwiatowa, no, tak. To super. To ma pan rękę, to pan dba o niedobrze. No tak. Dobra ręka. A ziemię naturalną to ma pan pewnie lepszą, co? Podłoże? Nie. Ja proszę pana, u mnie jest taka normalna ziemia, ale jak ja jej sadziłem, to tak jak pan Janek tej pani powiedział, ja sobie nawożę glinę i mieszam z obornikiem również i po prostu i w to te róże dopiero sadzę. Tak jak pan Janek tej pani powiedział. No tak, ja zawsze tam sadzę róże. No nie ma wyjścia. To nie ma wyjścia. Dla róż trzeba zrobić, bo ziemi potem to już się nie oszuka. Jest dostęp do obornika, to... To i ma pan efekt. No i trzeba je też podlewać, nie? Jakiś rok przysuszony, to często trzeba je również podlewać też. I to też odpowiednio, nie polewaczką pewnie z wierzchu, tak, tylko jakoś pod spód pan sobie radzi. Czy nie, ma pan... to już trzeba odgarnąć, nie od korzenia, gdzieś tak i tam co najmniej wiadro gdzieś wlać na jedną różę. A nie ma pan kroplowników, węży? Nie. Ja podlewam sobie tak albo wężem, albo wiadrem. Nie, to pan to musi prawda, ja sobie wodę to też jest przyjemność w podlewaniu. I ciepłą wodą podlewam, nie, bo taka z kranu jest troszeczkę zimna. Nie? Żeby się nie przeziębiły. Tak, ja w beczkę taką 200-litrową i wówczas wtedy podlewam. Także pozdrawiam miło państwa, życzę miłego popołudnia, fajny program. A my również życzymy sukcesów. Dużo dziękuję bardzo. I jak najwięcej satysfakcji. Przyjemności. Także do widzenia jeszcze raz. Do widzenia. Pozdrawiam. I kolejny telefon. Tutaj dłuższy czas już do nas ktoś dzwoni. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witamy. Ania z Nowego Fordonu. Proszę państwa, chciałabym się poradzić. Chciałabym posadzić maliny na balkonie, a nie mam w tym kompletnie żadnego doświadczenia. Możecie mi państwo poradzić, kiedy je sadzić, czy teraz jak są mrozy, jaka odmiana byłaby najlepsza, jaka ziemia, jak podlewać. Ale mówi pani o malinie? Maliny? Tak, o malinach, w takich krzaczkach, po prostu gotowych sadzonkach, gdzieś w doniczkach, na balkonie. Mhm. Tak. Proszę pani, przede wszystkim trzeba wybrać. Czy zdecydować, czy pani chce te rodzące na pędach tegorocznych, no czy na ubiegłorocznych. Na balkonie. I żeby tu nie pomylić, dlatego, dlaczego? Dlatego, że jak będzie pani
w punkcie zakupu i zakupi pani te maliny, które kwitną na pędach jednorocznych, to pewnie będzie trochę błąd. Ja bym kupił te rodzące na pędach tegorocznych, czyli tak zwaną formę belinową, czyli tu trzeba które wyraźnie... Które się wycina na zimę, może tak walczyć. Tutaj wyraźnie trzeba wybrać gatunek, który rodzi na pędach tegorocznych, czyli w punkcie trzeba to wyraźnie tam temu sprzedającemu zaznaczyć, żeby nie sprzedał tamtych. A teraz ziemia... Malina to jest jak kwas, ona rośnie we wszystkich dobrych warunkach, ale ziemię mimo wszystko jest to roślina sadownicza. Jeżeli jest to roślina sadownicza, żeby dobrze owocowała, to ziemia podobna taka jak do tych róż. To jeszcze na balkonie, czyli jeszcze, w pojemniku. I tym bardziej, że w pojemnikach na balkonie. Ciężko. To taką ziemię jak tej pani proponowaliśmy dla róż, to proponujemy pani. I wtedy pojemnik... 50 centymetrów na 50 to się tam zmieści, 50 na 50, w dwóch rzędach 30, co 30 centymetrów w dwóch rzędach posadzić. Problem może być... W dwóch rzędach co 30 centymetrów, zapisuję sobie. Ja to bym radziła na każdy krzew pojemnik. To wtedy jest gwarancja. A może nawet to jest lepiej, może rację, wiesz? Może lepiej, tak. Na balkonie nie lepiej jeden większy chociaż i kilka pewnie jeden wydłużony, może, nie? Bo wtedy jest stabilna wilgotność większa. To raz, a drugie, przecież malina to jest roślina płożąca, ona się będzie rozrastała. To jeżeli kilka posadzimy, to ten cały pojemnik będą przenikały, będą się rozrastały. Problemem może być tylko tutaj jedna rzecz. Wszystko się uda. Problemem może być tylko wilgotność i tak nad tym główkuję. No Janek i chyba nawożenie, bo pojemnikowe nawożenie rośliny azofoską, wymagają odpowiedniego nawożenie azofoską 4 razy, tak jak przy tych różach, trzeba w ciągu lata nawozić. Natomiast z wilgocią to trzeba pomyśleć o takiej rzeczy. Co zrobić z nadmiarem wody, która się będzie wydobywała z tego pojemnika. I tutaj... to ja bym proponował pani stworzyć jakiś taki system nawadniania kropelkowego. To nie jest nic trudnego. Jakieś pojemniki, jakieś rurki rozprowadzić pod każdą roślinę. Z góry jakiś pojemnik, tak coś w stylu jak lejek do paliwa, lejek gdzieś w kuchni pani używa. Odwrócona butelka Butelka, bardzo dobrze tak jest. I tak podlewać, żeby wilgotno było, ale nadmiar wody, żeby nie wylatywał na balkon, bo zacznie się wtedy wielki problem. A roślina wymaga dużo wilgoci. Z sąsiadami też na dole. Także tylko ten problem proszę rozwiązać. Ja bym proponował nawet zrobić, że zbiornik do zbiornika, czyli zrobić z folii albo tak jeden w drugi, żeby nadmiar, czyli taki tak jak podstawki robimy w pokojach, tak tutaj taką podstawę, już nie podstawkę, ale podstawę, żeby nadmiar tej wody do tego pojemnika spłynął, a roślina i tak to wciągnie, czy ziemia go powtórnie i będzie pani miała kontrolę nad ilością wody. I to jest cały tylko problem. Pozostała sprawa do zrobienia. Dobrze, wszystko jeszcze do zrobienia. Jedno pytanie. Kiedy sadzić? Czy już teraz, jak są mrozy, czy na takie ciepełko zaczekać? Połowa maja, kwietnia. Ziemię już przygotowywać, a w połowie... Za pół miesiąca, za miesiąc. Tak, jechać, zakupić. Są 4 odmiany, dobrze, żaden jeszcze... problem, tylko zwrócić uwagę, bo w sprzedaży są te, które owocują na pędach tegorocznych i na pędach jednorocznych, czyli tak zwana forma bylinowa, czyli kupić, zakupić formę bylinową. Dobrze, i ostatnie pytanie, czy nasłonecznienie ma znaczenie, bo mam balkon od strony południowej, Malina, dużo słońca, dużo wody i dużo nawozów. Reguluje i cała pani tajemnica. To podlewanie odpowiednio do warunków wtedy. Jak od południa, dobrze, to bardzo dziękuję dobrze. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. No, do widzenia i powodzenia życzymy. Jeszcze jeden telefon spróbuję odebrać. Halo? Halo, halo? Halo? Poczekaj na połączenie. Halo? Dzień dobry, ja króciutko. Tak. Witam państwa serdecznie. No, audycję prowadzicie super. Ja mam taki problem. Ja w ubiegłym roku posadziłam
40 sztuk pomidorów, takich, jak to mówią, bawole serca. I nie chodzi o to, że one chorowały czy coś tam. Mamy problem ze srokami. Ojej. Dosłownie, jak żyję 70 lat na świecie, nigdy w życiu żadne ptaszyska nie atakowały. A one się rozsmakowały? Smakuje im to. Tak. Ziarenka. I w ubiegłym roku te pomidory były takie wielkie, no około kilograma. Tak, żeśmy się cieszyli. Sroki, całe stada i dziury robiły tymi dziobami. I co zrobić? No tylko siatka ochronna. Się? Tylko siatka ochronna, nic więcej. Nie dobiorą się przez siatkę. No. Bo w ubiegłym roku, nie wiem dlaczego, w ubiegłym roku chyba tych srok się namnożyło. Już nie jest pierwszy telefon. Na te bawole. Plaga. Na balowe. I w tej chwili też cała zima do dziś. Wszędzie, ja nie dokarmiam. Tak. Znajdą sobie, sroki sobie znajdą. Nie, no jedyny chyba sposób to właśnie siatka ochronna. Tak, no, ale one są tak one tak, z góry, a to jeszcze to trzeba do samej ziemi, żeby one nie wlazły pod spód. Taki tunel tak. Zrobić z siatki ochronne, to jest centymetr na centymetr, sroka sobie nie poradzi. Przejdź. No i powietrze będzie wymienione. No dobrze, tylko potem jak się założy tą siatkę, to jest problem z tym obrywaniem pędów. Nie, bo tunelik... to musi pani taki tunel zrobić, żeby móc do niego wejść, nie? Taki po prostu tunelik foliowy, żeby można było do środka wejść. A nie z siatki lepiej? Nie folię, tylko siatkę ochronną. Mówimy z siatki, tak. Nie, myśmy nie mieli pod folią, normalnie. No, tak. No, nie, no właśnie ta siatka ochronna. Są takie dostępne, one są dość duże, bo to dla ochrony drzew. Przez czereśniami, no, wiśnie okrywamy. Także wiem, że no niektórzy z firanek robią, no ale tutaj ta siatka ochronna jest najlepszym rozwiązaniem. No ale nigdy w życiu żadne sobie zakodowały, że tam dobre pomidory są, to będą przy tym. Także życzymy powodzenia w tej walce ze srokami zwycięskiej. My musimy już kończyć nasze spotkanie dzisiaj. Jeszcze jednej odpowiedzi, tylko czy podpowiedzi pani, która dzwoniła w zeszłym tygodniu, możemy taką część podpowiedzi, ponieważ już odbywają się walne zebrania działkowców w ogrodach, to ten problem z niedobrym sąsiadem, bałaganiarzem, to najpierw na tym zebraniu poruszyć. Tak, trzeba koniecznie na forum zebrania. A dalej na ten mieliśmy temat dzisiaj też tym tematem się zająć, ale już niestety nie zdążymy. Ale za tydzień wrócimy do problemu. Pani Maria Młyńska, pan Waldemar Uzowski, pan Jan Malesza, Andrzej Krystek, Sławek Nowak i Jan Wiertel. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Polskie Radio PIK.